Proszę Państwa, w co-main evencie gali XTB KSW 89 zmierzyli się Michał Materla i Paweł Pawlak. Sędziowie punktowi punktowali. Vito Paolillo 49-46, Filip Niemkowicz 50-45, Wojta Nowak 50-45. For your winner and still KSW middleweight champion of the world, Plastinio Paweł Pawla. Mogło być inaczej po tych 5 rundach. Powiem to, co powiedziałem na koniec komentarza. Brawo, Paweł, dziękuję, Michał, bo Michał tu dzisiaj wyszedł, chciał stoczyć z tobą pojedynek, ale po prostu zrobiłeś wszystko, co chciałeś, żeby uniknąć tych wymian. Znakomity, perfekcyjny występ z twojej strony, Paweł, rozegrałeś to po swojemu. No, szczerze mówiąc, aż nie jestem tak za bardzo zadowolony. Już teraz mogę powiedzieć, bo we wtorek byłem bardzo mocno sparaliżowany, nie wiedziałem, czy w ogóle wystąpię, ale na szczęście w Łodzi z Misji Sportu trochę mnie uratowali. Są mocne zastrzyki, blokady i kurde jestem, ale było bardzo ciężko. Jeszcze robienie wagi, bo mi się woda, znaczy masakra. To, co przeżyłem w tym tygodniu, to była tragedia, ale wyszedłem, zrobiłem w sumie tyle, co musiałem, tak? Ale Michał, mega twardy gościu. Myślałem, że od trzeciej rundy spuchnie i będę mógł walczyć mocniej, ale legenda sportu walki. Szedł do przodu charakternie, tak jak mówiłem, że to będzie ciężki bój i taki był. Był jakikolwiek moment, w którym czułeś zagrożenie, czy jednak cały czas wiedziałeś, że to jest twoje starcie? Czułem, że byłem szybszy i trafiałem. Tam z jakiejś sierpy dostałem, ale nie wiem, czy mam coś na twarzy nawet. Ale wydaje mi się, że nie dostałem mocnych ciosów. Ale dałem radę, myślałem, że też spuchnę tlenowo przez te leki, ale było okej. Tak, jestem mega szczęśliwy, że obroniłem i miałem szansę zmierzyć się z Michałem, bo jest fenomenalnym człowiekiem i to, co też zrobiliśmy z tym pasem, to teraz chciałbym wszystkich zaprosić do licytacji tego pasu z mojej strony i Michała. Zrobiliśmy to dla was i proszę, żebyście wylicytowali za duże pieniądze. To dla dzieci z Counters Fighters, dzieci chorych na raka i dla Daniela Mieleczuka, córeczki. I zróbmy coś dobrego, przed świętami i to wylicytujmy za duże, duże pieniądze. To ja tylko doprecyzuję, bo tutaj mamy właśnie nowy pas, ale ten pas, który nam towarzyszył przez lata razem z podpisem Pawła, z podpisem Michała, jest na Allegro charytatywnie teraz do wylicytowania jeszcze przez 9 dni właśnie na Cancer Fighters, na dzieciaki z Cancer Fighters, na Polo Mielańczuk. Panowie, no to był fenomenalny gest. Jeszcze raz powiem, bardzo dziękuję, olbrzymie gratulacje, Paweł Pawlak. A ze mną Michał Materla. Michał dzisiaj walkę przegrał, ale serce KSW cały czas bije. Serce bije, serce ma się dobrze. 5 rund z mistrzem Federacji KSW. Twoje spostrzeżenia, Michał, twoje te pierwsze myśli po tym pojedynku. Witam wszystkich serdecznie. To 30. walka moja w KSW. Nie miało tak to wyglądać. Moją ambicją jest zawsze wygrywać. Nie przywykłem do tego, żeby mówić tutaj jako przegrany. Za to chciałem przeprosić moich bliskich. Ja wiem, ale z czasem człowiek robi się emocjonalny i jak widzę to wszystko, tą całą drogę, to po prostu chciałbym jak najwięcej razy sprawić przyjemność sobie, moim bliskim, wam wszystkim. Ale nie zawsze się to udaje. Usiądę z moim narożnikiem. Na pewno Paweł był dzisiaj lepszy, ja też to czułem, wyprzedzał mnie. Starałem się dać dzisiaj z siebie wszystko, ale nie tym razem. Sorry, przepraszam. Na pewnym etapie kariery tak to wygląda, że wielcy mistrzowie muszą próbować oszukiwać czas. Taka jest prawda, tak to wygląda. Natomiast myślę, że ty zrobiłeś tyle dla tej federacji, dla nas wszystkich, dla tego sportu w Polsce, że odejdziesz na swoich zasadach, wtedy, kiedy będziesz chciał. Nikt ci nie powie, kończ, bo to musi być twoja suwerenna decyzja. No muszę to przemyśleć. Na pewno to nie jest taki moment, to nie są te emocje, żeby podejmować jakiekolwiek takie ważne decyzje. Muszę z tym poczekać. Serce KSW dzisiaj biło. Cały czas bije. Michał Materla.